Witamy. Powiedz to. I znów w korku. Rzadko kiedy kręcimy filmy z samochodu, a jak już kręcimy, to jesteśmy w korku. Ale za to dzisiaj pierwszy raz skręcimy film, jadąc do pracy. W korku będąc. Tak, i nie możemy się doczekać, kiedy będziemy mogli popracować, a tu praca, tu wstrzymuje nas ten korek. Od razu też praca, no, jedziemy pograć, czyli oddać się swojej pasji, jaką jest muzyka, Przemku. Praca może się kojarzyć niektórym bardzo źle, to słowo, praca, robota. My kochamy swoją pracę. Tak. Ja na przykład jadę z dużym entuzjazmem do tej pracy. W korku. W korku nawet. Ten entuzjazm troszkę maleje, gdy w perspektywie 30 zakrętów, które są przede mną, widzę ten sam korek. Ale to miała być najszybsza trasa według naszej mapy. Więc i tak będziemy w końcu tam. I tak będziemy tam pierwsi. Najprędzej ze wszystkich możliwych opcji. A gdzie jedziemy? Jedziemy do Tarnowa, mili Państwo. Drogą na południe, gdyż mieszkamy pod Warszawą. W centralnym punkcie Polski. Mieszkamy pod Warszawą, więc pod Warszawy, czyli z Łodzi, na południe droga prowadzi właśnie przez te różne ciekawe miasta, bo Tarnów jest docelowy, a my teraz jesteśmy gdzie jeszcze? Jeszcze trochę będziemy nawet. Mekka polskich pielgrzymek, katolików. Częstochowie, mili Dziwnie Państwo, to brzmi i ta przewrotna definicja tutaj ma na celu nie jakby na siłę spajanie dwóch obcych sobie religii, tylko właśnie zdefiniowanie mocy tego miejsca. Jest moc. Jest moc. W Częstochowie jest moc. Nawet korek nas tutaj zatrzymuje dłużej, żebyśmy mogli poupajać się tą mekkością tegoż miasta. No, zważywszy na to, że Mekka w tej chwili jest na czasie, ponieważ to słynne miejsce kultu wszystkich muzułmanów z całego świata, pielgrzymek, ale tam muzułman, tak, nie, muzułmanów z całego świata. I tam jakaś tragedia się niedawno stała, więc absolutnie odcinamy się od jakichś takich wycieczek słownych, od żartów jakichś na ten temat zupełnie nie. No tu się akurat nie ma z czego śmiać. Tu się nie ma z czego śmiać. Natomiast też ostatnio rozmawialiśmy i może przytocz to, bo to bardzo ciekawe, że gdzie ta matematyka powstała? A matematyka no właśnie na Bliskim Wschodzie powstała, więc cieszmy się, bo nasza kultura europejska w tej chwili wzbogaci się o tysiące, jak nie setki tysięcy matematyków. Tęgie głowy. Tęgie głowy do nas idą, mili Państwo, więc przyjmijmy je wszystkich z otwartymi ramionami. Wspaniale, bo ja lubię. Wspaniale, wiesz? Ja lubię na przykład matematykę bardzo. Patrząc na strukturę twojej bryły, no jest chyba co liczyć, jest co obliczać. Mam swoją objętość, jestem całkowalny oraz różniczkowalny, bo żyję w tej przestrzeni, więc taki muszę być. Ty potrzebujesz więcej przestrzeni nawet niż ja. Więcej, wybieram więcej wody, jak do niej wchodzę. Ale to jest szansa, że nie utoniesz tak szybko jak ja. No unoszę się na niej, jak słoń morski. Nie unośmy się. Człowiek boja. Człowiek boja. To jest człowiek boja, to ja. Okej. No ty jesteś, jakby to określić, zbudowany jakby z więcej glicerydów, jakiejś kombinacji glicerydów. Więcej mam takich substancji. Trójglicerydów. Takich lekko związanych z tłuszczem. Ogólnie z ciałem stałym, jak widać. No, a ty jestem, Michał, bardziej ciekły, wiesz? A ty jesteś bardziej ciekły, ty jesteś człowiek płyn. Ciekły nawet. Człowiek płyn, bardziej. Tak. I ten płyn z ciebie szybko paruje, w związku z czym ty nie możesz przybrać na masie. Nie mogę. Bo ty szybko parujesz, zamieniasz się w chmurę. Właśnie stąd te chmury, bo tutaj chyba dużo takich jak ja i zaraz runie. I nawet gazy nie będą w stanie przepędzić ich w postaci wiatry. Twoje gazy.
Gazek, każdy dwutlenek węgla z roślinki też jest gazem. Tak. Po prostu już nie uściślajmy tego. Gazy każdy z nas ma. Więc możemy mieć upojny deszczyk. Możemy mieć upojny deszczyk. Czasami dlatego deszczyk jest bardziej siarką, bo zależy, czy ich gazów jest więcej w powietrzu. Kogo jest więcej? A chmurki są z tych, co parują właśnie. Piękne to jest, proszę Państwa. Wszystko to wszystko da się ująć. Zaraz to wszystko będzie opisane przez tych wspaniałych matematyków, którzy zmierzają ku naszym granicom. Faktycznie ten korek, słuchaj, długo będziemy w Częstochowie dzisiaj. Jest też szansa, że długo poczekają na nas w Tarnowie. No, raz tak patrzę, my czekamy na naszych kolegów z zespołu, raz oni mogą też raz poczekać prawda? Tak, oczywiście. I tak sobie spojrzę na tą statystykę, to wszyscy jesteśmy numerkami, znaczy. Te słupki tutaj mają swoje numerki kilometrowe, a oto mają swoje numerki, ja mam swój numer PESEL, wszystko. Obwód w pasie jest też numerkiem, jesteśmy jedną zwykłą cyfrą, smutną statystyką, proszę Państwa, to jest coś niesamowitego. Nawet ta Ewuś, nawet zdrowie nasze ujęte jest w statystykę. Ewuś. Żeby to jeszcze wszystko działało. No ale to nie będziemy narzekali. Usprawniamy. Nie będziemy narzekali, tym bardziej, że my nie od narzekania jesteśmy, tylko jesteśmy od tego, żeby Dzień Święty, podzielić się z Państwem. No, Dzień Święty, kiedy można sobie pograć z tymi ludźmi, zapraszamy. Dzisiaj na koncert do Tarnowa. Znaczy Państwo to pewnie będą oglądać jutro, pojutrze, za tydzień. To tu i teraz zapraszamy na ten koncert do Tarnowa, bo już za chwilę, go nie zabramy. Będzie. No, nie będzie tego koncertu. Już nigdy nic nie będzie takie samo. I pomidory, jabłka i proszę Państwa. Jesień idziemy dzisiaj wracając z drugi dzień Tarnowa. Jak będzie noc, to chcemy nagrać jeszcze nasz esej i przemyślenia jesienne, także... Nocno-jesienne. Jeden film po drugim będziemy chcieli wrzucić, żeby... Się będzie tak chlast, a, bo tu zwężenie jest, skurczybyki. No nic, powoli będziemy się z Państwem żegnali, bo tu musimy się skupić, musimy, żeby się wbić na pas. Nie zahaczając o żadną inną metalową bryłę, których jest tutaj dość sporo. A ja jestem akurat kierowcą i na mnie spoczywa odpowiedzialność za nasze ewentualne dotarcie na miejsce wykonu sztuki. Tak. A chcemy zagrać, bo nam się podoba nasz koncert. Bardzo chcemy. Nam się podoba to, co gramy, więc idziemy dalej. No pasja, jak już wcześniej wspomniałem. Pasja, statystyka, jak to się wszystko kłóci. Świat pełen sprzeczności, wszechświat antagonizmów. Dokąd to nas zaprowadzi, opowiemy Państwu niebawem. Wieczorki. To tyle naszych przemyśleń, bo już nie mamy o czym mówić w tym momencie. Do widzenia. Do widzenia. Tak.